Ósma stacja na naszej wyjątkowej drodze krzyżowej, czy lepiej drodze światła. Ósma spośród 14 stacji ku oddaniu się Najświętszym Sercom. Do Jezusa z Maryją i tak jak Maryja. W tej ósmej stacji będziemy dalej rozważać, jak naśladować Maryję. Tylko podkreślam ponownie, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Konsekracja to nie tylko kwestia wypowiedzenia jakiegoś zdania, pewnej konkretnej modlitwy, to także nie uczucie. Wiele osób mówi, że poświęciło się Jezusowi, nie mówię tutaj o osobach konsekrowanych, znam jednak wiele osób, które mówią, ja się poświęciłem sercu Jezusa, ja się oddałam sercu Maryi. Możliwe, że to prawda, ale jeśli to nie przekłada się na życie, nie oznacza oddania całego życia tej osobie, Jezusowi, Maryi, której się oddałeś, nie jest to niczym więcej jak tylko dobrą chęcią. Właśnie dlatego konieczna jest ta droga. Konieczne jest naśladowanie tych, którym się chcemy poświęcić. Bez tego jest to tylko pobożne życzenie, które może posłuży do uspokojenia sumienia i chwalenia się byciem konsekrowanym, ale w rzeczywistości to wszystko będzie pozbawione treści. W poprzedniej stacji rozważaliśmy dwa aspekty naśladowania Matki Bożej. Najpierw Maryja jako wzór jedności i to, że próbując żyć jednością możemy naśladować ją w duchowym macierzyństwie. Jedność zawsze jest trudna, ale zawsze bardzo cenna. Cenna, bo pozwala nam być z Panem. Gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem pośród nich. A druga rzecz, którą rozważaliśmy w zeszłym miesiącu i którą ufam wprowadziliście już w życie, to naśladowanie Maryi jako matki, która opiekuje się Jezusem. Opiekuje się Jezusem w tabernakulum, Jezusem w ludziach cierpiących. Mama karmi, mama ubiera dziecko, gdy jest mu zimno, mama zabiera je do lekarza. W tabernakulum i w bliźnim potrzebującym pomocy jest obecny Jezus. Żeby naśladować Maryję, nie mogę zamknąć serca na ludzi, którzy mnie potrzebują, ani na Chrystusa w Eucharystii. Nie mogę rozwiązać wszystkich problemów świata, wiadomo. Ale mam wykonać swoją część. Wszystko, co mogę. Nic więcej niż mogę, ale to, co mogę. Matka troszczy się o rodzinę, o swoje dzieci i jednoczy. Ale mama także wychowuje. A wychowywać to znaczy ewangelizować. To nasz pierwszy obowiązek, z którego zdamy sprawę przed Bogiem. Jak ewangelizowaliśmy tych, którzy byli blisko nas? Oni są naszą odpowiedzialnością. Dzieci, rodzice, mąż, żona, inni krewni, którzy może nie są już tak blisko, ale przecież należą do rodziny. Możliwe, że nie odniesiemy sukcesu, ale kiedy Pan Bóg zapyta nas o zdanie sprawy, musimy móc powiedzieć, zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. Naprawdę, robimy wszystko, co możliwe, by ewangelizować bliskich. Aby ewangelizować, po pierwsze trzeba się modlić. Mówić swoim dzieciom o Bogu, a Bogu o swoich dzieciach. Po pierwsze modlitwa. Po drugie ofiara. Masz jakiś problem, masz więc skarb, cenną perłę. Ofiaruj ją Panu. Przyjmij ten problem bez narzekania, a przynajmniej zbytniego narzekania i ofiaruj go za Twoją rodzinę, za tych jej członków, którzy są najdalej od Boga. Później przychodzi świadectwo, które nigdy nie jest doskonałe, ale dawaj możliwie najlepsze. Przede wszystkim świadectwo tego, jak mierzymy się z problemami życiowymi, bez poddawania się i zgorzknienia. A na końcu ewangelizacja słowem, do której potrzeba formacji.
Ewangelizować to naśladować Maryję, począwszy od najbliższych, a później coraz szersze kręgi. Ci, z którymi mamy kontakt, na przykład koledzy z pracy, przyjaciele, zawsze z taką myślą. Jeśli chcę naśladować Maryję, jeśli chcę się jej poświęcić, nie mogę myśleć, że ewangelizacja to tylko rzecz dla specjalistów, księży, zakonnic, nie. Ona dotyczy każdego z nas. I zdamy Bogu z tego sprawę. Co jeszcze robi mama? Broni. Matka broni dziecka. Gdy jest bite, nękane, atakowane, nie pozostaje bierna, ale broni dziecka. Maryja i Józef obronili Jezusa, gdy Herod chciał go zabić. Zabrali go do Egiptu. Nie użyli przemocy, ale też nie pozostali obojętni. My nie będziemy stosować przemocy, by się bronić i bronić Chrystusa. Ale nie będziemy też ludźmi, którzy odwracają wzrok, gdy inni atakują Pana, Matkę Bożą, Kościół. Kościół, gdy atakują go wrogowie z zewnątrz i gdy są to wilki w owczych skórach, jego członkowie. Powtarzam raz jeszcze, bez przemocy to nie jest nasz styl, ale z odwagą. Choćby cię prześladowali za mówienie, że jesteś katolikiem. Choćby cię wyśmiewali, atakowali. A jeśli nie, jak mamy naśladować Maryję, jeśli nie będziemy gotowi, by nawet oddać życie w razie potrzeby, aby bronić Jezusa? Kolejny punkt naśladowania Maryi jest niezwykle ważny. Co robiła Maryja całe swoje życie, a szczególnie pod koniec? Przyjmowała krzyż ze swoim synem. On był ukrzyżowany, ona trwała u stóp krzyża. On przeżył swoje ukrzyżowanie, a ona swoje. Jego przybito gwoździami, a jej serce w tym momencie, jak to przepowiadał wcześniej Symeon, przebił miecz. Jej ciało nie otrzymało ciosu, ale jej dusza była jedną wielką raną. Przyjmować krzyż to naśladować Maryję. Nie chodzi o to, że musimy znieść wszystko, bo są rzeczy, których nie należy znosić. Na przykład jeśli mąż bije żonę, ona nie ma obowiązku na to się zgadzać. Jednak w życiu, nie tylko w relacjach małżeńskich, musimy dużo wycierpieć. Nie da się tego uniknąć. Nie da się inaczej, bo jeśli nie, będziesz musiał zmieniać pracę co tydzień, o ile znajdziesz nową. W życiu wiele trzeba wycierpieć. I to może być przekleństwo albo szansa. Szansa wzrostu, szansa na dawanie świadectwa, na ewangelizację, a przede wszystkim szansa na zjednoczenie się z Chrystusem ukrzyżowanym. Za każdym razem, gdy mówimy Jezusowi: dla Ciebie, Panie, przyjmuję to dla Ciebie. Wtulamy się w ukrzyżowanego. Naśladujemy Maryję, która nie uciekła, nie powiedziała: nie chcę oglądać tego spektaklu, w którym spotwarzają i krzyżują mojego syna. Przyjęła swój krzyż, by służyć mu wsparciem w chwili, gdy tak bardzo jej potrzebował. Zatem w tym miesiącu, w 8 stacji naszej drogi światła, pomyślmy, jak mamy ewangelizować. Pomyślmy, gdzie musimy stanąć pokojowo w obronie Jezusa, Eucharystii, Kościoła. Za każdym razem, gdy atakowany jest Pan, Maryja, Kościół, święci, pomyślmy, że za każdym razem, gdy mamy problem, mamy skarb, bo to szansa, by powiedzieć Jezusowi: kocham Cię, Ty poniosłeś dla mnie krzyż, a ja chcę dzięki Twojej łasce i pomocy nieść swój krzyż dla Ciebie. Do usłyszenia za miesiąc, jeśli Pan Bóg pozwoli, zrobimy kolejny krok na tej drodze poświęcenia się Jezusowi i Maryi.